Józef Bancewicz, ja jestem Sybirakiem z urodzenia na zesłaniu. I w naszym środowisku sprawy polityki ludnościowej w okresie stalinowskim były podobne jak za cara. Wszystkich oportunistów wywożono w głąb Rosji i osiedlano na bezludnych terenach. Dlaczego Stalin tej metody nie zastosował wobec Ukraińców? Czy z uwagi na ilościowe sprawy? Bo to nie przeszkadzało w stosunku do Polaków. I kolejną rzecz, to bym jednak poddał pod dyskusyjność sprawę dostępu do danych w archiwach sowieckich. To są tylko wybiórczo udostępniane sprawy. My jako Sybiracy do dnia dzisiejszego w oparciu o kadrę naukowców nie możemy się doliczyć, ilu nas było w sumie. Waha się to między 3 milionami a 400 tysiącami według źródeł sowieckich. Także to jest ten problem. Jak sobie pani z tym poradziła? Jeszcze do tego bym dodał taka skłonność Ukraińców jednak do nacjonalizmu. Czy to Stalinowi nie przyświecała ta obawa przed tym? Dziękuję bardzo. Po pierwsze były, oczywiście Ukraińcy też były wysyłane do Syberii. W książce jest opisane cało, jak był prowadzona na Ukrainie kolektywizacja. I kolektywizacja, część kolektywizacji było nie tylko, że ludzie musieli oddawać ziemię i nieruchomości i domy do kolektywa, ale też wtedy kułaki były aresztowane i właśnie wysłane do Syberii. I też i do Syberii, i do tych ziemi nieludnych, ale też do kułaków. Można powiedzieć, że ja ich pierwszy raz jakby spotkałam w historii wysyłania kułaków, jak pisałam książkę o kułaku, pierwsze książki historyczne, bo jest moment, 1932 rok, kiedy jest niesamowity wzrost ludzi więzieniów na gułagu, to są właśnie kułacy od Ukrainy, od Rosji, cały Związek Radziecki. Ale mi się wydaje, że głód był potrzebny, bo to nie wystarczyło. No bo jednak na Ukrainie ten bunt przeciwko kolektywizacji był tak silny, że Stalin, nie wiem, czy oni chcieli po prostu iść na skrót, czy pacyfikować chłopi, żeby nie było więcej buntu, ale to jest jakby dodatkowe, ale oczywiście oni też byli wysłańcami i byli ich bardzo dużo nawet w Syberii. Drugie pytanie było o archiwach. To jest trudne pytanie, bo mamy dostęp, znaczy trzeba powiedzieć, że mieliśmy dostęp do archiwów w Rosji. Znaczy ja miałam dostęp do archiwów w latach 90. i bardzo dużo innych ludzi też mieli, bo to był taki moment, kiedy dla Rosji historia była nieważna. Oni jakieś inne rzeczy były ważniejsze. I nie było tak, jak mamy teraz, taka polityka historyczna bardzo silna i ideologiczna. Ja nawet wtedy miałam wrażenie, bo też wtedy pracowałam w Moskwie, Nowosybirsk, w Karelii, w różnych miejscach, w Związek Radziecki, akurat w Rosji. I specjalnie na mnie nie zwrócił uwagi wtedy. I ja miałam wrażenie, że dla nich to było trochę tak, my w tej chwili mamy kryzys gospodarczy, i jeżeli jakaś, nie wiem, głupia Amerykanka chce czytać jakieś stare papiery, no niech sobie czyta. No to kompletnie był taki moment luzu, kiedy im się nie interesowało. I wtedy rzeczywiście bardzo dużo pracy było robione właśnie na pana tematy, na temat Sybiriaków i przez Polacy, historycy i Litwini tam z krajów bałtyckich i tak dalej. Rzeczywiście teraz archiwy są znowu bardzo trudno jest mieć do nich dostęp.
nie wszystkich, ale częściowo. I też nawet dokumenty, które ja widziałem 15 lat temu, są znowu tajemnicze, znaczy znowu nie wolno widać, więc jest teraz trudniejsze robić jakiekolwiek badania. I są, mi się wydaje, że w ogóle te problemy z cyframi, no ilu ludzi, szczególnie no, w mojej książce o Gulagu jest cały rozdział o tym, jak liczyć. To jest na końcu taki epilog do książki. Zawsze będą problemy liczyć ilość ludzi. No, akurat w książce o czerwony głód, o głodzie też nie jest tak łatwo, bo też nie było żadnego statystyka. Oczywiście jak stale nie chciał opublikować w ogóle, nie chciał mówić, że w ogóle głód było, no oczywiście nie ma statystyki dobrej. Więc niedawno grupa ludzi, którzy zajmują demografię, przeczytali różne lokalne archiwy i teraz mamy mniej więcej jakiś cyfr, 4 miliony ludzi mówią. Ale dla niektórych ludzi to jest za mało, zawsze tak będzie, dla niektórych jest za dużo, no ale rzeczywiście to jest problem. Ale mi się wydaje jednak, że ogólny historii Związek Radziecki teraz możemy dowiedzieć, że on już jest lepiej znany niż kiedyś. I że te archiwy rzeczywiście miały silny efekt na nasze rozeznanie tej historii. I inaczej w tej chwili w ogóle można mówić na przykład o głodzie. No wcześniej nie wiedzieliśmy, co, że Stalin zdecydował w najesienie, w listopadzie i w grudniu 1932 roku, żeby pewnych kroków wobec Ukrainy zrobić. Tego nie widzieliśmy, teraz wiemy, więc możemy bardziej dokładnie opisać, jaki był mechanizm tego głodu i tak dalej. Więc to nie jest do końca tak, że tych archiwów są nieważne, czy tam nic nie ma. No jednak oni coś nam dadzą, jeżeli może nie do końca wszystkiego, ale większość. Ale jeszcze jedno pytanie było. Coś? Nacjonalizm to nie jest tylko problem ukraiński. Nacjonalizm to jest trudne słowo. Ja też mam z nim problem, bo ja jestem za patriotyzmem. Myślę, że to jest bardzo ważne, że ludzie mają jakieś poczucie, że ich kraj jest ich i oni chcą go zbudować i pracować dla niego. I mi się wydaje, że bez takiego jakiegoś kropka nacjonalizmu, może mówimy raczej patriotyzmu, mi się wydaje, że nawet demokracja jest niemożliwa, bo ludzie jednak muszą uczestniczyć w życiu publicznym, żeby tę demokrację się rozwijało. Więc musi być jakieś poczucie, że to jest nasz naród, chcemy go budować, mamy, lubimy go, chcemy promować go i tak dalej. Więc to jest wszystko ważne. Ale oczywiście to też jest drugi typ nacjonalizmu, który jest nacjonalizm przeciwko innych. Że to jest bardzo wąskie, że my jesteśmy lepsi niż nasi sąsiedzi, że mamy prawo ich zabić, czy ich unisławić, i że używamy taki język nieprzyjemny przeciwko nich. Więc i zawsze mi się wydaje, dla każdego kraju, i nie tylko Ukrainy, no też Polska, Niemcy, tam Stany Zjednoczone, zawsze jest, musimy znaleźć jakieś miejsce między kompletnie lekceważeniem swojego kraju, mi jest obojętne, co tam się dzieje, bo mi jest nieważne, i jakieś ekstremalne nienawiści wobec naszych sąsiadów. I między tych ekstremów jest jakieś dobre miejsce. I czasami Ukraińcy znaleźli tego, a czasami nie. Ale mi się wydaje, że dzisiejsze nacjonalizm tam dzisiaj i też wcześniejsze bardzo często też wynika z tych brak pewności siebie. No, że bo tam jednak oni nie mieli swojego państwa. Dopiero od 91 roku pierwszy raz w historii mieli swojego państwa. Więc to poczucie, że i w tej chwili tam jest wojna. No, też o tym zawsze tutaj pamiętamy, bo to jest jednak to nie jest na pierwszej stronie gazetek codziennych, ale tam jest wojna i ludzie ciągle mają poczucie, że są
groźne, że może ich państwo może nie istnieć, więc to zawsze spowoduje strach i też nienawiść i cały ten kompleks, ten nacjonalizm w tym sensie, negatywnym. Ale ja nie sądzę, że oni są jakoś inne niż specjalne w tym sensie, z porównaniem, nie wiem, do Polaków, czy do Litwinów, czy, że jednak oni, jest część ludzi, którzy chcą zbudować swój kraj i są patrioci i moim zdaniem to jest dobrze. Ostatnia część serii, bo pytanie. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie odnośnie miejsca w świadomości ówczesnych Ukraińców. Jakie zajmuje ten wielki głód? I ewentualnie, czy jest różnica w tej świadomości pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią kraju? I ewentualnie też interesuje mnie, czy to ma jakiś wpływ na postrzeganie tego okresu w historii tego państwa? Czy to postrzeganie się zmienia w czasie? Coś w tym rodzaju. To jest ciekawe pytanie i rzeczywiście jest rozdział piszący właśnie o tym. Jak jest trochę o historiografię głodu i jak ona jest pamiętana i omówiona dzisiaj na Ukrainie. Rzeczywiście ta fakt, że był ten głód i że wszyscy o tym wiedzieli, ale jednak nie można było o tym mówić, to znaczy, że wielki głód trochę gra rolę na Ukrainie, trochę tak jak Katyn tutaj, że to jest jednak ta bardzo wielka biała plama, taki kłamstwo, o którym wszyscy widzieli. I to nie jest przypadkowe, że w latach 80., jak zaczęło glasnost w całym Związek Radziecki, że jeden z tych pierwszych tematów, o którym mówiono na Ukrainie, właśnie był wielki głód. Pierwszy raz, jak on był publiczny, był publiczna dyskusja o tym, właśnie był moment tuż po Czernobylu. Bo Czernobyl też był na początku tuszony, znaczy nie wolno było o tym mówić, że był wielki kryzys w tym nuklearnym elektrowni na Ukrainie. I jak zaczęli o tym mówić pierwszy raz, i wtedy właśnie w tym samym momencie mówili, że no zobacz, nie mówiliśmy o wielki głód i zobacz, co się stało, a nie mówiliśmy o Czernobylu, a też źle, więc ten impuls wobec głasnost i ten chęć mówione o naszych prawdziwych problemach, to też zawsze od początku był z tym związane. Więc to był bardzo ważny moment w historii Ukrainy, jak można było o tym mówić otwarty. I nawet to miał wpływ na formowania i motywację ruch narodowy ukraiński, który się też zaczął właśnie wtedy. I ten ruch niepodległościowy, który właśnie zwyciężył w 1991 roku. Więc tak, historia głodu też jest ważna na Ukrainie, bo to jest duży kraj, jak pan wspominał. Zachodnia Ukraina i wschodnia Ukraina mają inne pamięci historyczne i mają inne spojrzenie na różne rzeczy, szczególnie na wojnę, bo są ci ludzie na Ukrainie, którzy rzeczywiście pamiętają Stepan Bandera jako wielki bohater narodowy i są inni, którego pamiętają jako zbrodniarz, nawet na Ukrainie, więc to jest postać bardzo kontrowersyjna. A jednak wielki głód to jest jednak coś, co łączy ludzi, bo bardzo dużo ludzi mieli, nie wiem, babcia, czy dziadek, czy kuzyn, który zmarł wtedy. I to jest taki moment historyczny, który ich łączy. I może i nawet dlatego oni mają raz w roku taki Dzień Pamięci Głodu. Oni używają to trochę jako narodowy moment żałoby. Bo inne momenty historyczne są trudniejsze i nie ma jakby zgody narodowej o tym. Wschód-zachód, no,
Oczywiście głód nie było na zachodniej Ukrainie, bo wtedy zachodniej Ukrainie była Polska, Lwów i okolice. Ale o tym głośno mówione, bo oni, bo ludzi w tej części Ukrainy zawsze mieli więcej swobody, więc mówiono o tym, mimo to, że oni tego nie pamiętają. Na wschodzie było gorzej, bo tam było zawsze więcej strachu. Plus tam było więcej w latach sowieckich, więcej rusyfikacji. I też trzeba pamiętać, że jeden z efektów głodu, jak umierało tyle ludzi ukraińskich, jeden z efektów był uspieszone rusyfikacje. No, nawet było próbę, to jest też opisane w książce, przywieźć Rosjanie z innych, z Rosji i ich jakby wysadzić na miejscu tych Ukraińców, bo oni oczywiście jak umierali chłopi, wtedy im było potrzebne nowych ludzi, żeby pracować na ziemi ukraińskiej, więc ludzie przyjechali z Rosji właśnie, żeby w ich miejscu pracować na polach. Ale on do dzisiaj, ten historię głodu funkcjonuje w Ukrainie jako ważny jakby lekcji historyczne, że to jest moment, kiedy byliśmy zamordowani i nie było o tym mowa i nie było o tym głośno mówione i to jest zapamiętane w każdym roku w tym sensie. Dzień dobry. Mnie interesuje rok 1933. On miał tyle różnych odmian i kryształowa noc i to, co się zaczęło dziać też, wiadomo, że to była i noc słona kolejna. Ale czy to jeszcze tutaj pomiędzy, powiedzmy, w Europie Wschodniej, czy też to było widoczne? Nie słyszałem. Się głośno. Tak. 1933 rok. No, wiemy, kryształowa noc i to, co się działo w Rosji, kolejna odsłona i w Związku Radzieckim. Czy to też pomiędzy tymi krajami też coś się zaczęło dziać? Bo to był jakiś taki szczególny rok, który coś szczególnego wprowadził. Noc kryształowa to jednak nie jest 33. To nie jest 33. Ale wróci klan do władzy, tak? Nie, to jeszcze do władzy. Że po prostu coś się wtedy zaczęło dziać w tym czymś. No to jest sobie pytanie dla pana. Bo ja specjalnie o historii 33 w całej Europie Wschodniej nie studiowałem, ale rzeczywiście to jest ciekawy moment, kiedy ludzie zaczęli rozumieć, że się rodzą i wielki, i dwa systemy totalitarne i w Niemczech, i na Związek Radziecki. A oczywiście wtedy ludzie jeszcze nie byli pewni, co będzie z Niemcami. I nawet, no to jest może inna historia, nawet niedawno czytałem takie wspomnienie takiego Amerykanki, który mieszkała w Polsce w latach 30. I ona wspomina, że nawet wtedy Polacy mówili między sobą, no, że może ten Hitler coś nam przywiozł dobrze, że może on, bo wtedy wyglądał taki obiecujący, że nie wiem, że Niemcy będą bardzo lepiej zorganizowane, że może będzie dobrze, więc jeszcze nie było wiadomo, co będzie dalej, ale zaczęli, no, jego język i jego te ekstremiści wokół niego jednak już wzbudziły duży strach wśród ludzi i na pewno tutaj też. Czy skoro ja zostałem wywołany, tylko wskażę, że pani porusza w tej książce swojej właśnie w tym rozdziale, który mówi o reakcji zachodniej opinii, zwłaszcza dziennikarzy zachodnich, na dojście Hitlera do władzy, gdzie zaczęto widzieć w Stalinie jakąś przeciwwagę. Tak? I to stępienie wrażliwości na wielki głód jest częściowo z tym związane. Ale tam pan profesor Marek Figura zgłasza mnie, czy nie w tej sprawie. Ja chciałem tylko jedno pytanie zadać. Pani zamiennie używała dwóch terminów. Sowietyzacja i rusyfikacja. No bo to nie jest to samo. No właśnie, i to jest kwestia, ale obydwa funkcjonowały bez przerwy. Obydwa funkcjonowały, ale to nie jest to samo. Bo po rusyfikacji mam na myśli używanie język rosyjski,
promowanie nie wiem, kultury rosyjskiej zamiast kultury ukraińskiej, ale to nie jest to samo jak sowietyzacja, co jest bardziej, to chodzi o, no, to jest bardziej polityczne. Chodzi o to, że zniszczenie nie tylko narodu, no, zniszczenie jakieś poczucie wolności, zniszczenie niezależnych instytucji, to jest szersze, głębsze zjawisko. Moja ostatnia książka to była właśnie książka o wschodniej Europy, znaczy centralnej Europy między 1944 i 1956 roku i to jest książka właśnie o sowietyzacji Europy Środkowej, ale to nie jest, to nie było rusyfikacja w tym sensie. Rusyfikacja jest coś, chodzi o właśnie to było prowadzone na wschodniej Ukrainie. Dobry wieczór. Ja chciałem wrócić do tego głównego tematu, a mianowicie do samego wielkiego głodu. I chciałem Panią zapytać o Pani refleksję, bo to pojęcie funkcjonuje w bardzo różnych znaczeniach, czy w odczytaniu, czy może zniuansowanych, nie całkiem różnie, bo kto był przedmiotem właśnie tej zbrodni? Czy Ukraińcy, jak się często przedstawia, czy ukraińscy mieszkańcy wsi, czy też mieszkańcy wsi na Ukrainie, niezależnie od ich etnicznego pochodzenia? Bo no, tu jest bardzo jakby wiele różnych też pewnych mitów, niuansów i chciałem, żeby Pani tutaj jakby już po napisaniu tej książki, tak? Także po, myślę, że innych swoich doświadczeniach spróbowała powiedzieć, bo ten temat, no jak już była o tym mowa, funkcjonuje często także jako pewien mit historyczny, który tak pełni bardzo ważną rolę. Dziękuję. Tak. No to jest dobre pytanie i to też o tym w książce jest na przykład, że byli oczywiście byli inni ludzie, inne narodowości, którzy mieszkali wtedy na Ukrainie na wsi. I oni częściowo też głodowali. Bo ten jako narzędzie głód nie jest bardzo precyzyjne, moim zdaniem, że to nie było w tym sensie, nie było podobne do Holokaustu. Nie było Stalin decydował, że wybieram każdy Ukrainiec po narodowości i zniszczę im dlatego, że są Ukraińcami. Że jednak to było bardziej kierowane wobec wsi ukraińskie, ale też na przykład na pewno umierali częściowo Niemcy wtedy mieszkali na Ukrainie. Oni byli częściowo w lepszej sytuacji, bo oni mieli pomoc od Niemców z Niemczech i z Kanady, ale też wtedy byli Polacy na Ukrainie. Są kilka egzemplarzy, na przykład byli uchodźcy, ludzi, z których Polacy, no, z polskiej narodowości, którzy wjechali, próbowali wyjechać, uciekać z Ukrainy przez Brucz. więc i oni też byli dotykani przez tego. Więc rzeczywiście ma Pan rację, że nie możemy mówić o w tym, że Stanek trzeba zniszczyć wszyscy Ukraińcy. Ale fakt, że on, że jego polityka wobec terytorium Ukrainy, więc ludzi, którzy mieszkali na wsi na Ukrainie, było inne niż polityka wobec innych części Związku Radzieckiego i innych części Rosji, mi się wydaje, że już nie ma argumentu, wiesz, więc trzeba tłumaczyć, dlaczego tak było. I Stalin wtedy, w 1932 roku, dosyć często pisał i mówił o Ukrainie i jaki problem jest Ukraina. I on, to też wszystko jest wczące, że on szybał właśnie ten bunt ukraiński związany z kolektywizacją. Szybał, że komuniści ukraińscy są nielojalni. On miał taki nawet fioł na tym punkcie, że oni są, nie można ich ufać, bo oni są, mogą być nielojalni wobec Moskwy. Więc on ciągle o tym mówił i ewidentnie miał inną politykę dlatego wobec Ukrainy. Ale to nie znaczy, że każdy Ukrainiec był jego victim. Ofiarą. Przepraszam, bardzo długo mówię, więc zaczynam. Myślę, że to może będziemy musieli powoli zmierzyć końcowi. Pani, tak? Proszę. Tam po tamtej stronie.
macie renesans kultur Stalina w Rosji putinowskiej. Zeszłoroczna rocznica, okrągła rocznica rewolucji październikowej przeszła praktycznie niezauważona w Rosji. Bardziej została zaznaczona na Zachodzie, na przykład w Wielkiej Brytanii, a w Rosji prawie, że nie było o niej mowy. I zniknął też z horyzontu Lenin jako bohater narodowy. No to jest ciekawe bardzo pytanie. Dlaczego stulecie rewolucji bolszewickiej nie było zauważone w Rosji? No można, ja mogę tylko spekulować, ale moim zdaniem to jest bardzo, to jest trudne dla Putina, bo Putin właśnie ewidentnie sam się boi rewolucji. Moim zdaniem jego reakcje na rewolucji ukraińskiej na Majdanie pokaże, jak on się boi to samo, no bo to było rewolucja, to jest dokładnie to, co on się boi. No, tam były młodzi ludzie, mieli flagi europejskie, mówili o demokracji, mówili o, że nie chcemy korupcji, że chcemy zachodni, kraj zachodni, bliżej Zachodu. I to jest dokładnie ten typ rewolucji, co Putin się boi u siebie. Więc mi się wydaje, że za dużo mowa o rewolucji rosyjskiej może spowodowało takie uczucie nieprzyjemne dla niego. Więc oni rzeczywiście o rewolucji, o Leninie w tej chwili bardzo mało mówią, ale i nawet o Stalinie jest skomplikowane, bo głównie mówią o Stalinie jako bohater II wojny światowej. I właśnie ten moment, 45 rok, kiedy on był, miał imperium od Moskwy do Berlina, to jest ten moment, o który Putin powtarza i mają coroczne obchody i defilady na Plac Czerwony i tak dalej. Więc to jest dla niego ważny moment historyczny, który on chce o tym mówić, ale o Stalinę jako o gułag oczywiście bardzo mało, ale o Stalinę, o kolektywizacji bardzo mało, ale jak pani zauważyła, o Leninę nawet mało, więc dla niego ważne w tej chwili jest taki pamięć Związek Radziecki jako imperium i tylko i wyłącznie. I ten cało o komunizmu i jego ideały, ideologię bardzo jest cicho. Pytanie o możliwości nawiązywania relacji między Polską a Ukrainą, relacji opartych na zaufaniu, ponieważ zdaję sobie sprawę, że Ukraińcy mają prawo do historycznego resentymentu w stosunku do Polski za wiek jeszcze XVII-XVIII za kolonizację Ukrainy. Z drugiej strony my mamy traumę związaną z Wołyniem. Z trzeciej strony, z najnowszej historii, było bardzo pozytywne zaangażowanie Polaków i prezydenta Kwaśniewskiego w pomarańczową rewolucję. I już zaczynało się... To jest się... tam pamiętane, tak. I właśnie chciałem zapytać, z rozmów z Ukraińcami, takich nieformalnych rozmów, już nie jako historyk, ale jako człowiek, który tam z nimi dużo się spotykał i rozmawiał, jak oni patrzą na nas i jak oni widzą możliwość budowania dobrych relacji opartych na zaufaniu z Polakami. To jest ciekawe. No to wie pan, to jest trudno odpowiadać na to pytanie, bo Ukraina jest duży kraj i tak jak w Polsce będzie miał pan inny, jak się pyta ktoś o Ukrainie, będzie miał pan różne odpowiedzi w zależności od orientacji politycznej i może nawet od geografii tutaj w Polsce. No w Ukrainie to samo. Ale chcę powiedzieć, że ja dosyć często byłem w Kijowie w roku 14, znaczy po rewolucji na Majdanie i wróciłem, bo właśnie wtedy pracowałam nad książką i takie pozytywne rzeczy o Polakach nie słyszałam nigdzie. To znaczy był moment, kiedy było poczucie, że no my mamy nasz moment, kiedy możemy być tak jak Polska. I chcieli ludzi od Polski, chcieli słyszeć rady od Polski, chcieli jakby krok po kroku, tak jak Polskę, się zbliżyć do Unii Europejskiej i do Zachodu.
I był bardzo pozytywny, na przykład na sam Majdan, może pan wie, Polacy się pojawiły i polskie tematy i całe to pokolenie młoda ukraińska w Kijowie, no że to są liberały, ale nie tylko, był bardzo pozytywny, postawiony wobec Polski. Wiesz, ja nie znam jak starsze pokolenie i nie znam jak to wygląda na wsi. I szczególnie na granicy może mogą być różne uczucia, ale rzeczywiście ten elit ukraiński było przynajmniej bardzo pozytywny, zorientowany wobec Polski i jak ostatnio byłem jakieś dwa miesiące temu, bardzo się ubolewają i dzisiejsze sytuacje dla nich bardzo smutne, że taki niepotrzebny kłótnie, po co, o stare historie, które nie jest, powinniśmy już dawno o tym już no nie zapomnieć, bo nigdy nie chcemy zapomnieć historii, ale rzeczywiście tak jak pan mówi, no oni mają ich punkt widzenia, my mamy tutaj po co swoje punkt widzenia i żeby zrozumieć, co się stało, lepiej rozmawiać i próbować widać sytuację z różnych punktu widzenia, a nie krzyczeć, że my mamy rację, a wy nie. Ale naprawdę mogę mówić, że elit ukraiński, to ludzie, które ja znam, historycy, ludzi, politycy, dziennikarze, mówią, i szczególnie w tym roku 14, bardzo pozytywnie mówili o Polsce. Dziękuję. Proszę Państwa, czy są jeszcze? Proszę, tak? Krótkie pytanie, tylko mnie interesuje, bo tego chyba nie znalazłem w pani książce, zresztą jeszcze nie przeczytałem. Na ile było to rzeczywiście zaplanowane, a na ile to się wymknęło spod kontroli? Głód, ukraiński głód. Mi się wydaje, że to było planowane w sensie, że Stalin widział, że zaostrzył swoją politykę wobec Ukrainy. Ci aktywiści, którzy prowadzili te rekwizycje, którzy chodzili od jednego domu do drugiego i zabrali wszystko od głowu. Oni widzieli, że ludzie będą umierać. To nie było planowane w sensie, że widzieli, że nie wiem, ilość, czy będzie 3 miliony, czy 5 miliony, czy nie było żadnych precyzji w tym. Ale że ludzie będą umierać z powodu tego polityka, mi się wydaje, że to już było wiadomo, oni widzieli tego. W tym sensie planowane. Ale zawsze trudniej jest mówić o planach, jeżeli mówisz o Stalinie, no bo on był oportunistą i używał moment, to znaczy był ten moment chaos i używał to, żeby usłabić popi na Ukrainie. Takie mam wrażenie. Trochę tak jak w 1945-1943 roku, on nie miał konkretnych planów, że on będzie. No, chyba do Polski już planował, że będzie przyjechać, ale do Węgry, do Niemcy, to nie wiedział, że tak będzie, ale jak był moment, jak był możliwy, on używał ten moment. I trochę w tym sensie, mi się wydaje, można też oglądać głód ukraiński w tym sensie, że to był jakiś moment, chaos, używał do swoich celów. Ja mam pytanie o genezę pani zainteresowania Europą Wschodnią i Środkową. Jeszcze zanim pani zaangażowała się tej rodzinnie, jak to się stało, że właśnie nasza część Europy? I drugie pytanie, na które pewnie większość pisarzy nie lubi odpowiadać, czy jest już pomysł na kolejną książkę? Bo widzę, że one się łączą, w sensie Gułag z Czerwonym Głodem w jakiś sposób, można powiedzieć, że to jest kontynuacja. Czy jest już jakiś kolejny pomysł? Tak, to dziękuję. Ja zawsze mam problem z tym pytaniem, tym pierwszym, no bo jakbym miał, nie wiem, interesowanie, nie wiem, w motylach, czy nie wiem, sztuka chińska, no ludzie by mnie nie pytali, dlaczego taki dziwny interes. No nie wiem, ludzie mają różne fascynacje, mają różne pasje i to było moje. I ja mogę mówić bo studiowałam język rosyjski, jak był w uniwersytecie, potem studiowałem przez krótki czas, przez 3 miesiące w Leningradzie, jak on jeszcze był Leningrad, więc pamiętam Związek Radziecki i ludzi, którzy są nawet 5 lat młodsi od mnie, nie mogą pamiętać, kogo z ludzi zachodu. Więc mam jakieś długie z tym
doświadczenie. I już nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego i tak, bo mnie, to jest jakby część mojego życia. No, tu mieszkam, ja mam mąż, który jest Polak, więc to, więc już nie czuję, że to są jakby temat obcy, to są po prostu jakby część mojego życia, więc ja nigdy nie jestem dobrze w tym, jak odpowiadam na to pytanie. Jeżeli chodzi o następną książkę, ja zawsze chciałam pisać książkę o latach 90. I zmianę i tutaj, i w Rosji, i może też w regionu. Ale na pewno to nie będzie książka o Stalinie. Już to dosyć. Proszę Państwa, ostatnie pytanie, ale teraz będzie krótkie, pytanie, tak? Tak. Będzie krótkie, krótkie pytanie, ponieważ nie możemy nadużywać. Może odpowiedź będzie długa. To proszę dać takie, żeby odpowiedź mogła być krótka. Yes or no? Ułożyłem. Pani książka w Londynie została wydana pod tytułem Czerwony Głód. Wojna Stalina na Ukrainie. W Polsce tylko Czerwony Głód. Czy to znaczy, że zmieniła Pani zdanie na ten temat na przestrzeni tych kilku miesięcy? Nie, to był decyzja wydawcy i szczerze mówiąc, ja nawet tego nie zauważyłem. Ja nie wiem dlaczego.